Istotne, bo teraz rozpoczyna Helwart. Już w 92 roku był drugi w tym turnieju i w zeszłym roku. A więc po wielu, wielu latach teraz ma także szansę na podium, a przede wszystkim na to, by zagrozić i zagrodzić drogę do czwartego zwycięstwa Janne Ahonenowi. Helwart potrafi wykorzystać mocne odbicie i daleko polecieć. Świetny skok. A więc obejmie prowadzenie. Miał trochę ciszy. 0,4, 0,6, 0,9 na dole. Przypomnę, że te podmuchy były zdecydowanie, kiedy skakał Adam Małysz, mocniejsze, ale trzeba trafić 135 metrów. Będzie miał sporą przewagę. Ahonen traci 8,4.